Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilotis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Stranded Deep, w którym oczywiście zajmiemy się jedną chyba z rzeczy, których jeszcze nie miałem okazji robić, czyli... znaczy właściwie na pewno nie miałem okazji robić, Chodzi mi tutaj oczywiście o silnik i o tratwę. Oczywiście z tym silnikiem. Ja wiem, że da się to robić i chciałem właśnie się tym zająć, bo jeszcze nie miałem okazji się tym, powiedzmy, przepłynąć. Tam jest moja wyspa, co widzicie zresztą zaznaczyłem sobie mniej więcej patyczkami, bo chcę potem oczywiście dostać się z powrotem na swoją wyspę, a nie mam niczego, co mogłoby mi w żaden inny sposób pokazać, w jaki sposób mógłbym do niej dotrzeć z powrotem. Tutaj mamy kolejne dwa patyczki ułożone jakoś tak mniej więcej. Widzę, że ten tutaj przystawił krab i udajemy się na tamtą wyspę. Ja oczywiście, jak widzicie, nie mam tutaj żadnego pontonu, nie mam żadnej tratwy z tego powodu, że będziemy sobie lecieć na naszym, powiedzmy, drzewku. Wiem, że jest to dosyć, może trochę dziwne, ale da się oczywiście latać. Wziąłem sobie dosyć wysokie, bo z tego co ogarnąłem, to wysokie są o wiele lepsze. Wiem też, że da się to troszkę przyspieszyć, aczkolwiek z czasem możemy mieć problem. O, właśnie. Trzeba to sobie oczywiście idealnie ustawić. Jakoś mniej więcej tak. No i można nawet biec. Nie korzystałem z tego wcześniej. Właśnie. Nie korzystałem z tego wcześniej, ponieważ tak jak w tej chwili się przemieszczam, to jest około, no powiedzmy, że prędkość 1 mniej więcej. A jeśli chce się korzystać, powiedzmy, z pontonu, to ponton wykorzystuje prędkość bodajże 2 czy 3, zależy ile razy tam sobie z tym escape'em to wykorzystamy. O ile wiem, tutaj to właśnie sobie niestety nie działa. Można też, wiem, trochę podskoczyć, żeby trochę wyżej być. No i mówię, to nie jest zbyt szybkie, ale będziemy dążyć tutaj, o. Trochę zdrowia tracę, wiem, z tego co wiem, to chyba po jednym około. Dobra, trzeba go trochę położyć, żeby móc znowu się trochę wybić. Okej. Powinniśmy dać radę. Nie wiem, czy chcę przyspieszać, czy nie, bo teoretycznie tak dam radę się dostać. Będę tak trochę, o, żeby widzieć, gdzie idę. On tak trochę niestety pod kątem idzie. No i to jest największy problem całego, powiedzmy, latania na tym, mogę to chyba tak nazwać. Na wyspę będziemy się dostawać w okolicy, nie wiem, 1,5 minuty do 2 minut, myślę. W grze będzie to pewnie, będą to pewnie ze 2-3 godziny. No i będę starał się też na każdej wyspie, którą zwiedzę, w miarę oczywiście możliwości, zrobić sobie łóżko i na tym łóżku oczywiście sobie przespać się do kolejnego dnia. Tam chyba wstaje się bodajże o 6 i o 6 idziemy dalej. Oczywiście chcę znaleźć tu wszystkie części i z tego co wiem, z tego co mi też pisaliście, za co dziękuję, żeby stworzyć sobie silnik, potrzebuję pojemnika, no pojemnika. Chodzi mi tutaj o, oczywiście o, jak to się fachowo nazywa, zbiornik na paliwo. Potrzebuję samego silnika, potrzebuję czegoś, czego nie potrafię przetłumaczyć. Ogólnie są 4 części silnika. Znam na pewno te 2, bo te 2 miałem okazję znaleźć w poprzednich odcinkach. Jednej taśmy i bodajże jednego patyka. Mam nadzieję, że się tutaj nie mylę. Jak coś, to będę to najwyżej sobie to sprawdzał na bieżąco. No i jak widać, trwa to strasznie długo, jest już ciemno, a wykorzystując ponton i bug z escape'em i naszą, powiedzmy, jak to się nazywa fachowo, naszym wiosłem, mógłbym tam być o wiele szybciej. W sensie na tej wyspie. Okej, powoli na dół, powoli na dół. Przechodzimy sobie przez całą wyspę praktycznie. Sobie tu stanę. Stanę sobie tu i zaznaczę, skąd przypłynąłem. A wiem, że przypłynąłem z tamtej wyspy, więc położę sobie tutaj już drzewo. Nie będę go ciął oczywiście na kawałki. Dobra. Zaraz powinno spaść. Oczywiście maczeta trochę dłużej. Oczywiście trwa ścięcie. W ten sposób, ok. No, może nie zjedzie. I musiałbym też zrobić sobie łóżko. Potrzebuję do niego chyba 6 patyków bodajże. Nie, patyków 4? Kurde, nie pamiętam. Kurde, no nie pamiętam. Mam 2 na pewno. Gdzieś tu powinien być zaraz kolejny jakiś. Na pewno potrzebuję 6 lin, więc muszę znaleźć 3 krzaczki yuki.
A wiem, że... O, póki co udawało mi się trafiać tak, że na każdej wyspie przynajmniej trzy krzaczki były. Kolejne. Tu kolejny patyk. Nie, kamyki mi były potrzebne? Nie, liście palmowca, o. To było, czyli to i tak będę musiał... Czy to jest... Nie, to jest ziemniak. Jeszcze jeden krzaczek Yuki potrzebuję, jeszcze jeden. Gdzieś tu powinien być. Musi gdzieś tu być. No na razie go niestety nie widzę. No naprawdę mam nadzieję, że tutaj jednak będą trzy. Bo jeśli nie będzie trzeciego, to może być mały problem. Okej, to sobie zetnijmy. Z tego będziemy mieli liście, z tych liści, z tych patyków i z tych lin powinniśmy dać radę zrobić sobie to łóżko. Tylko to łóżko, kurde, wymagało chyba sześciu właśnie lin i nie jestem tego do końca pewien. Mam nadzieję, że też mi starczy mojej maczety. Wziąłem maczetę, bo jest najfajniejsza do bicia na razie z tych rzeczy, które mam. A siekierę miałem na wykończenie, a nowej nie chciało mi się, szczerze mówiąc, robić. Okej, mam wszystkie liście. Powiedzmy, że tu sobie rzucę te materiały. Patyki, których nie potrzebuję. Mogę już stworzyć, cztery liny potrzebuję, no to luz. Mamy godzinę 22, więc możemy iść spać. I oczywiście obudzić się o godzinie 6. Na tej samej wyspie i oznaczyć sobie tylko jakoś, na którą wyspę udajemy się w dalszej kolejności, powiedzmy na tamtą. Więc bierzemy maczetę. Po co mi ten kamyk? Nie wiem kompletnie. Dalej udajemy się na tamtą. Wiem też, że jeden albo dwa bodajże są zawsze wraki w okolicy właśnie brzegu jakiejś wyspy. Więc może uda się to ogarnąć, okej. Powiedzmy, że to postawię tu. A jeszcze muszę złapać to. Wystawić sobie jakoś względnie na tamtą wyspę, okej. I tu mamy jakiś wrak. Bynajmniej mam nadzieję, że to jest jakiś wrak. I coś w nim będzie. Stawiam na skrzyneczkę jakąś zwykłą, bo to jest tylko tak jakby dolna część. Jest rzeczywiście jakaś skrzyneczka. Mamy w niej... nóż podręczny. No na nóż to nie za bardzo się napalałem, ale zaraz mamy obok drugi, widzę, wrak. Przejdziemy sobie, sprawdzimy. Chciałbym oczywiście znaleźć wszystkie cztery części, nie wiem czy będzie mi dane to zrobić. Mam nadzieję, że tak i będzie to do zrobienia jak najszybciej tylko. Czy tutaj coś jeszcze jest? Jest jakaś skrzynka, tylko muszę to jakoś obejść, o, w ten sposób. Zapalniczka. Czyli jak widać ta wyspa, o, tu jest jeszcze jeden. No, czyli już trzeci widzę. Na razie na tej wyspie, no, nie powiem, nie zaciekawię. Wziąłem też maczetę z tego powodu, że mogę sobie nią w miarę szybko rozłupywać kokosy, a nie będę musiał wtedy ani nic piec i tak dalej. Dobra, tu mamy gdzieś kolejny statek. A, to jest jeden z tych wielkich. Okej. Teraz tak, z tego co pamiętam, tu była jedna skrzynka, toolbox dokładnie. I mamy taśmę, dobra. To już jest fajnie. Pisaliście mi też, że dzięki taśmie mogę sobie naprawiać przedmioty. Dzięki za to. Na pewno to wypróbuję. Teraz tak, kolejny toolbox, kolejna maczeta. Nie wiem, czy się przyda, ale zawsze lepiej mieć dwie. Siekiera, nie. Kompas, o. Już ciekawie, dobra. Muszę sobie wypłynąć, bo widzę, że zaczyna mi się znowu ekran wariować, no będę musiał też zaraz coś zjeść, bo widzę, że sporo tutaj oczywiście energii zabiera naszej postaci. Tu zazwyczaj coś jest, pięknie, mamy silnik. Czy coś jeszcze tu otworzę? Nie, to jest chyba cały czas tylko to. Tu jest jeszcze jedna szafka, w której mamy jeszcze jedną maczetę i mamy flarę, którą wezmę, bo jeszcze nie miałem okazji jej tutaj oczywiście mieć. Idziemy na górę i wracamy na wyspę. No dobrze, tutaj już jest całkiem lepiej, bo jest ta jedna, powiedzmy, jest ta jedna część, czyli ten sam główna część, czyli silnik. Mamy też taśmę. Oczywiście o patyk się aż tak nie martwię, bo jakiś tam na pewno jeden u siebie chociażby na wyspie mam. Tym bardziej, że wrócę pewnie do niej na palmie. Więc to póki co jest. Nie wiem jak ta flara. Aha. Mogę cię wyrzucić? Aha, i to tyle. Okej, a kompas?
Ciekawie. Ciekawie, kompasu jeszcze nie miałem okazji mieć. Skoro przypłynąłem z tamtej wyspy, to moja jest gdzieś tam, czyli moja jest gdzieś na 320, okej. Warto pamiętać, warto pamiętać. Teraz tak, mamy silnik. To jest która? Pierwsza z czterech części. Mamy trzy maczety, mamy nóż podręczny. Więc myślę, że na razie możemy używać noża. A właśnie, miałem zabrać moją palmę. Jakże miałbym się inaczej tam dostać? Skoczyć. Okej, trzeba równo złapać poziom i wtedy już można lecieć. Dobra, mam lecieć na tamtą wyspę. Okej, więc zróbmy to tak. Mam nadzieję, że zbyt szybko nie spadnę. Chciałbym naprawdę, żeby można było cały czas na tym shifcie się poruszać, ale to będzie chyba niewykonalne. Chciałbym też znaleźć na kolejnej wyspie chociaż jedną z kolejnych części. Jakby tak na jedną wyspę trafiała mi się jedna część, to byłbym mega zadowolony. Bo raczej musiałbym mieć mega szczęście, żeby trafić właśnie na wyspę, na której okazałoby się, że mam mnóstwo... O, tu jest statek jakiś zatopiony. Tylko nie wiem, czy chcę... Powiedzmy, położę tutaj to. Okej, wezmę sobie maczetę, bo słyszę, że gdzieś tu może być nieprzyjemny rekin. Dobra, otwórzmy i na szybkości. Maczeta kolejna, którą biorę. Latarka. Tutaj siekiera. Fuel tank. Już całkiem przyjemnie. Kolejna maczeta i kolejna latarka. Dobra, na górę. Na górę najpierw dostać się trochę do powietrza. Okej. Au! Au, 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 au. To już aż takie ciekawe nie było. Do góry, szybko. Niech nie zdąży mnie walnąć. Nie wiem co prawda na którą wyspę teraz miałem się udać. Chyba na tamtą. Wow. Może się to źle jeszcze dla mnie skończyć. Niestety nie mam nic, z czym właśnie mógłbym się zabandażować. Udawało mi się tak ładnie płynąć, a w tej chwili zaczyna się to troszkę psuć. Okej. Na razie widać, że trochę też tekstury padają, bo zaczyna się oddzielać jedna część od drugiej. Tu jest kolejny rekin, co mi się oczywiście nie widzi. Kurde, trzeba będzie zdobyć troszkę pożywienia, trochę picia, żeby na pewno odnowić sobie trochę tego życia. Te rekiny dosyć rzadko atakują, ale widzę, że jak już atakują, no to atakują. Mimo, że oczywiście na tą pierwszą wyspę, w której zaczynaliśmy, udało mi się dostać bez żadnego problemu, jeśli chodzi o samo przypłynięcie jej. Tak, to nie był problem. Zdecydowanie. Tam sobie przepłynąłem, latały przy mnie dwa albo trzy rekiny i nie było żadnego problemu. Teraz już nie wiem, na którą ja wyspę lazłem. Czy na tą, czy tam chyba... Tam też jest jakaś... To nie wiem, na którą byłoby najłatwiej. Jak zmieniać cały czas cel? Nie no, na tą chodźmy. Ta, o, tu już się właśnie robi zarys, więc wiem, że ta jest najbliżej. Oj, żebym ja tylko z tego nie zleciał. Jak zlecę i znowu spotkam rekina, to może być kiepsko. Okej, tak jest dosyć stabilnie, tak lekko poniżej tego, jak się zawsze patrzy. Ona się lekko wyprostuje, potem lekko się właśnie zegnie, ale jest całkiem stabilnie. No i cały czas oczywiście biegam na shifcie, żeby to troszkę szybciej trwało. Wiem, że możliwe, że mój stan, powiedzmy, jeśli chodzi o jedzenie, o picie, spada mega drastycznie, ale jednak zależy mi na tym, żeby tutaj dostać się w miarę szybko na te wyspy, a nie tracić pół odcinka na dwie wyspy. Okej, jakieś statki, coś. Jakieś statki. Może jest jakiś. Okej. Więc połóżmy może sobie to tutaj. O! Ładnie ta moja rączka teraz wygląda. Dobra, jest 11, więc jest całkiem luz, jeśli chodzi o to, więc jeszcze na jedną wyspę zdążę przelecieć. Okej, na górę. Przebrać parę. Co jest? Aha, po cztery się stakują, no tak, no to tą maczetę mogę wyrzucić. A zbierzemy sobie cztery takie nasze owocki. Powoli sobie zejść na dół, nie muszę tego ścinać. Nie chcę mi się już nawet oznaczać nawet tych wysp.
Dobra. Pięknie. To już jest do picia. Coś tam, nie wiem, jakbym chodził po krzakach, takie dziwne dźwięki są. Trzy do picia i tu mamy czwarty. Proszę bardzo. Teraz tak, mam miejsce wypić, odłożyć, wypić, odłożyć. I tak spróbuję cały się, oczywiście, oj, nie tak. Chciałem się napić. Spróbuję się tak najeść, napić wszystkiego, co mogę. I oczywiście idziemy dalej, o, pocket knife. Spróbujmy z tego, nie wiem, czy to też 4-5 chyba uderzeń. Nie, 6. I jeszcze zaczęło nam padać. No, to już w ogóle jest nieciekawie. Dobra, kolejne części. Dobra, na pewno jakbym miał ponton, to szłoby mi to trochę sprawniej. A, już nie mogę, muszę zjeść. Dobra. Będę, myślę, teraz szedł po prostu dalej, w tamtą stronę, a potem będę się wracał właśnie na swoją wyspę poprzez takie, powiedzmy, właśnie przez właśnie takie pływanie w tym kierunku. Bo dalej mam swój kompas i wiem, że muszę się udać mniej więcej tam. Tam. No. A mam jeszcze swój nóż. Jak stoję z tym? Kurde, jeszcze jedzenie jedno. Przydałoby się jakieś ogarnąć. Czy to też rośnie? Rośnie, pięknie. Na dół. Wyrzucić. Rozłupać. Strasznie głośny jest ten deszcz. Proporcjonalnie do całej reszty gry. Tak trochę dziwnie aż. Dobra, mam dwie półeczki. Mogę je sobie zjeść. Będę musiał też powoli z czasem zacząć coś wywalać. Bo niestety... Po co ja to wiosło brałem? Nie wiem. Wiem gdzie... O! Właśnie, tu jeszcze miałem sprawdzić przy tej wyspie. Już bym płynął dalej. Co my tu mamy? Wezmę sobie maczetę oczywiście. Co to jest? Toolbox. Młotek. Ha. Nie no, na tym to mi nie zależy na razie. Zdecydowanie. Trochę mnie aż drażni ten dźwięk deszczu. Okej. Okej. Przygodo. Gdzie jest jakiś kolejny statek, żebym mógł go wyhaczyć na horyzoncie? Chyba, że to ja coś tutaj pomijam. Nie, zdecydowanie tu już więcej statków nie ma, bo one są raczej widoczne z brzegu. No, nie widzę tu żadnego innego, więc bierzemy naszą palmę i udajemy się na tamtą wyspę tym razem. Mam nadzieję, że wyspy się tutaj generują losowo na tyle, że powiedzmy w nieskończoność. Teraz ustawić tylko prosto tą moją palmę i myślę, że możemy biec. No, widzę rekina też. Tak trochę poniżej, o, dokładnie. Widzę rekina i on mi się na pewno nie podoba. Bo jedne rekiny, z tego co uważałem, właśnie spróbują nas atakować, inne nie spróbują. Zresztą też widać tutaj taką linię piękną, która oznacza właśnie czanki, które mamy aktualnie generowane, a cała reszta to jest takie, powiedzmy, tło. Zaraz się przesunie, o, właśnie się przesunęły. Nie wiem, ile czanków dzieli nas od wyspy do wyspy. Ale pewnie w jakiś sposób damy kiedyś radę sobie zbudować, powiedzmy, drogę z wyspy do wyspy. No, mniej więcej na połowie jesteśmy gdzieś. Jestem ciekaw, jak to wygląda z perspektywy pod wodą, bo pod wodą to musi wyglądać też dosyć ciekawie. Okej, jakoś tak... O, lekko się bujało. I tu teraz już jest okej. O, boja. Boja jest chyba centralnie między dwoma wyspami. Ale z tego co wiem, przepływałem obok jednej, to nic nie było w takiej boi. Ten żółty pojemnik to chyba nie jest nic do zbierania, więc na razie mnie to nie interesuje oczywiście. Skupiamy się na naszym głównym celu, czyli zrobienie tratwy. O, jakbym zrobił tratwę, to teoretycznie mógłbym też na niej wrócić. Jeśli bym znalazł paliwo.
bo oczywiście potrzebujemy czterech części tam tego całego patyka całej tej taśmy. No i niestety potrzebujemy też paliwa, żeby to oczywiście móc zasilić i nie mam bladego pojęcia, ile mógłbym na tym pływać. Czy starczy mi to na, powiedzmy, popłynięcie na jedną wyspę i powrót, czy możemy na tym pływać naprawdę mnóstwo czasu? Nie wiem. Tego nie wiem. O, ale tam już jest kolejna wyspa, jest, widzę, no chyba, że to tak względnie wygląda, że jest całkiem blisko, bo one chyba są wszystkie na podobnym dystansie. Czy ja tutaj widzę dobrze, że to są dwa statki? Dwa albo trzy? Są dwa. A tam to jest chyba taka wysepka, powiedzmy. Nie, są trzy. Tam jest czwarty. Wow, o! No to tu może być nieźle już. Okej, okay, troszkę na dół. Pięknie. Skoczyć tu, co mamy tutaj? Butla tlenowa. O! No i to będzie coś bardzo przydatnego, jeśli chodzi o nasze dalsze podboje tutaj. To sobie przeciągnę tutaj, bliżej. Ty sobie tu zostań. Butli tlenowej jeszcze nie miałem, aczkolwiek wiedziałem, że może się trafić. Co mamy w toolboxie? Znowu siekiera. Możemy ją wykorzystywać oczywiście do nurkowania i ona nam oddaje tlen. Nie musimy znowu na, powiedzmy, powierzchnię się wyciągać. Co tu jest? Druga taśma. Dobra, taśmę mogę zabrać jak najbardziej, bo już jedną mam. Ciekaw jestem, czy te części też by się stakowały. Tego na razie nie wiem, a to się pewnie sprawdzi. Okej, okay, lecimy dalej. Teraz tylko muszę sobie stanąć na tym. Tak, powiedzmy na drugiej części. Żeby móc tak bardziej swobodnie. O, tam jest kolejny statek. Wow. Trochę tu tego jest. No, co jest? Wypłynąć chciałem i się dostać na wyspę. I teraz z wyspy będziemy się dostawali tutaj już, o, na ten stateczek. Ten, widzę, jest podobny do tego, którego spotkałem przed chwilą, więc teoretycznie te takie konsole, console cabinet, jakby to nazwać, powiedzmy, ja bym to nazwał po prostu konsolą, czy schowkiem konsolowym, w którym właśnie możemy sobie znaleźć te różne rzeczy. Mam nadzieję, że znajdę tu parę ciekawych fantów. Czy tutaj na górnej części coś będzie? Oczywiście, że będzie. Toolbox. Znowu siekiera. Znowu już słyszę rekina. Znaczy, słyszę, że rekin tu gdzieś jest. Tutaj na szczęście nie wejdzie. O, widzieliście? Mamy kolejne wiosło, które mogę teoretycznie zabrać. Widzicie, robi nam się ciemne i możemy sobie zużyć. I proszę, kolejna maczeta. Kolejna siekiera, kolejny kompas. Kompas mogę zabrać. Console cabinet, drugi engine. Tak, stakują się jak najbardziej. Tu już nie ma nic. Mogę sobie to otworzyć. Zużyć trochę tego i możemy płynąć z powrotem na brzeg. Mam nadzieję, że mnie ten rekin już nie dziabnie teraz, bo byłoby dosyć kiepsko. Trochę kicha, kicha. Liczyłem, że spotkam jakąś kolejną część do naszego oczywiście tutaj silnika, a na to wychodzi, że jednak nie. Jeszcze wiem, że z drugiej strony jest. A i dziękuję też za info, że jednak rekin pływał pod moją wyspą, bo okazało się, że rzeczywiście pływał. O, tu jest parę, kurde, no widzicie, to się powolutku zużywa. Tu jest kolejny stateczek, ale nie wiem, czy to jest właśnie, nie wiem, czy w tych hardcase'ach mogę w ogóle znaleźć części do statku. Flashlight. Nie. Latarka zdecydowanie mi nie potrzebna. Na takich statkach najprawdopodobniej mogę tylko właśnie znajdować. Znowu się zrobiła ta przykra muzyka, która do tej pory chyba mi raz tylko się udało ją trafić. O, na takim statku? Chociaż nie, to jest znowu taki sam statek. Toolbox, kolejna taśma. Tutaj. Zużyć sobie trochę tlenu. Kolejna maczeta, widać, że maczet to tutaj trochę jest. To jest flashlight, myślałem, że to jest co innego. Co tu jest? Zużyć trochę tlenu. Nie chcę tutaj się oczywiście podtopić. Tu jest kolejny duct tape, a tu mamy jerrycan. Proszę bardzo. Nóż. Lecisz. Okej. Okay. Drzwi. Tu już nic nie widać, chyba się noc robi powoli. No, na bank się robi noc. A tam jest
Kurde, już nie wiem, czy tam byłem, czy tam nie. Ale tam raczej nie znajdę nic innego poza taśmą. Muszę właśnie szukać w takich tych konsolach całych. Tych części, mi się wydaje. Znalazłem paliwo, więc jesteśmy na pewno do przodu, jeśli chodzi o to. Ale będę musiał też się chyba pozbyć wiosła na razie. No. Mysterious package. Z tego co wiem, tego się nie da właśnie otworzyć. Nic kompletnie z tym zrobić. Dobra, to teraz tak. Mam parę rzeczy. Kompasu nie będę mógł się pozbyć. Tego też, tego też, tego też, tego też. Maczety. Teoretycznie mógłbym. Skończy mi się na pewno też niedługo air tank. Warte przemyślenia, czego się pozbywać w pierwszej kolejności. Ale teraz pierwsze, co chcę zrobić, to na pewno zdobyć sobie trochę yuki. Właśnie, muszę sobie coś odłożyć. Powiedzmy, że ty sobie tu poleżysz przez chwilę. Muszę zrobić sobie to łóżko, żeby móc zaraz iść na, oczywiście, kolejną wyspę. To sobie tu rzućmy. Powinny gdzieś być. Potrzebowałem tego, patyków chyba czterech. I liści, czyli i tak będę musiał, widzę, sobie jakieś drzewo ściąć. Jakieś małe. Tutaj. Proszę bardzo, trochę to potrwa. Mogłem teoretycznie te siekiery zbierać metalowe, bo maczetę jedną bym sobie wtedy zostawił. No ale tak, na pierwszej wyspie bym wtedy niewiele zdziałał, bo niestety na mojej wyspie nie ma drzew. Co oczywiście pewnie pamiętacie. I znowu muszę trochę porościnać. Znowu słyszę jakiegoś rekina, który oczywiście tutaj będzie mi pod wyspą pewnie pływał, albo będzie próbował. Ciekaw jestem, czy na takiej małej też można pływać teoretycznie. Znaczy pływać, latać, o to mi chodzi konkretnie. Dobrze. Rozbić to, no. Pięknie. Teraz to. Teraz to rozbić. Doskonale. I brakuje nam ilu części? Dwóch czy trzech? Dwóch nam brakuje części. I stawiam, że właśnie zrobienie tych części zajmie nam najdłużej. Czemu nie mogę? Jeszcze jeden patyk? Campfire. Chyba sześciu patyków potrzebowałem. Zaraz się rozejrzę za jeszcze jednym. Gdzieś tu powinien na pewno leżeć jakiś. Latające drzewo, drugie latające drzewo. Gdzieś tu będzie jakiś patyk leżał. No musi, jest. Proszę bardzo, o, znalazłem dwa, jak nie potrzebowałem. Teraz tak, wszystko tu. I robimy sobie łóżko. I idziemy spać. Jest ranek, idealnie. Myślę, czy już nie zacząć się powoli jakoś wracać na te moje wyspy. Wiem, że przypłynąłem z tamtej, mógłbym płynąć na tamtą. Tam żadnej wyspy nie widzę, najbliższa jest tam. Więc teoretycznie powolutku mógłbym się zacząć wracać, jeśli chodzi o wyspy. Okej, wskoczyć na moją magiczną miotłę. No, no, ustaw się jakoś pięknie. Trochę do przodu. I lecimy. O, przeskoczyć musiałem. No to teraz tam. Co znajdę na tamtej wyspie? Może nic, a może znajdę właśnie kolejną część silnika. Tego niestety nie wiemy, ale zaraz się pewnie dowiemy. Czy ja tutaj nie otworzyłem tej skrzynki na lewo? Właściwie po co? Znowu bym znalazł jakąś maczetę albo siekierę. Chociaż jest to dosyć ciekawy zabieg ze strony twórców, bo na początku się zastanawiałem, że właściwie do każdego rodzaju broni, jakie potrzebujemy, czy jest to właściwie siekiera, czy nie wiem, czy włócznia, czy cokolwiek, czy moglibyśmy walczyć, czy cokolwiek ścinać, jest właśnie problem z surowcami, bo liny nie otrzymamy w inny sposób niż zrywając ją za pomocą właśnie takiego narzędzia, bo ręką się nie da. Po prostu się nie da. I się zastanawiałem, jak to jest rozwiązane, czy jak to będzie rozwiązane, i okazuje się, że właśnie jest to w ten sposób rozwiązane, że na spokojnie można właśnie sobie znaleźć jakąś siekierę czy jakąś maczetę i nie jest to żaden problem. Wkurza mnie też trochę to, że w tej chwili na przykład na prawo, co widzicie wyspę, wygląda, że jest ona strasznie blisko, a ta przede mną jest strasznie daleko, a tak naprawdę to ta przede mną jest o wiele bliżej niż ta na prawo. Nie wiem, na jakim schemacie to jest, no schemacie trójkąta pewnie są budowane, generowane właściwie wyspy. Zapewne tak to tutaj jest zrobione.
wiecie, trójkąt, trzy punkty, na powiedzmy wierzchołkach są trzy wyspy i takie trójkąty są jeden przy drugim ułożone. Tak mi to, dla mnie tak bynajmniej to wygląda w tej chwili. Jak ja daleko jestem od tej wyspy? Jestem już całkiem niedaleko. No, mniej więcej połowa. Niestety nie wszędzie są te boje, które na razie nie wiem, co właściwie mają oznaczać, czy w jakikolwiek sposób mają się przydać, ale niestety tych boi, no, nie ma tu za wiele. Spotkałem do tej pory dwie. Dobra, jesteśmy już blisko, już się rysuje na horyzoncie. Będę musiał się zacząć od razu rozglądać za jakimiś statkami. Żeby móc oczywiście znaleźć sobie te wszystkie części, bo chciałbym naprawdę zrealizować ten plan i zrobić sobie właśnie tą tratwę. Jestem też dosyć ciekaw, jak twórcy mają zamiar często wystawiać patch noty i co mają zamiar w niej dodawać, bo teoretycznie można by powiedzieć, że no to się zrobi szybko nudne, bo to są jednak wyspy, tu nie ma zbytnio co zbierać i tak dalej. Dlatego jestem ciekaw, jak oni to zrealizują. Widzę na razie jeden statek. Tam, nie, tam to jest rekin. Okej, ty sobie tu zostań. A ja sobie popłynę właśnie na ten stateczek. Nie wziąłem tego airtanka, no i jestem po prostu zgubiony. Jestem idiotą. Kolejna taśma. Aha, już jest tak, no dobra, to już jej chyba nie wezmę. I nie ma też, widzę, kolejnych żadnych tutaj niestety statków. Więc chyba nic z naszego planu, jeśli chodzi właśnie o podbój tej wyspy i zbieranie jakichś itemów. Ta wyspa wygląda mi strasznie znajomo. Tak jakbym już na niej był. Może to ja się rzeczywiście mylę? No, daj mi wskoczyć na siebie. Okej. No. Kurde. Czasami są problemy. No i tutaj jest tylko jedno takie miejsce? Naprawdę? Rzućmy sobie tą taśmę tu na brzeg. Nie no, rzeczywiście, tu nie ma nic innego. Co pokazuje mój kompas? Teoretycznie muszę się udawać w tamtą stronę, żeby trafić na swoją wyspę. Więc wsiadamy i lecimy. Kto wie, może uda mi się znaleźć tyle części nawet, żeby zrobić sobie dwie tratwy z silnikiem. Z napędem odrzutowym. Nie wiem nawet, na ile szybko to pływa. Czy to będzie pływało tak, jak mniej więcej macham sobie moim wiosłem w moim pontonie? Czy będzie to się odbywało, powiedzmy, dwa razy szybciej? No bo jednak, jeśli ma to silnik, to powinno to się troszkę szybciej odbywać. Jak dla mnie, oczywiście. Aczkolwiek twórcy mogli stwierdzić, że nie. Będą to realizować w trochę innym schemacie i będzie to inaczej działało. Proszę, trzecia boja w grze. To oczywiście na moim save'ie. Czy ona też będzie miała taki żółty pojemnik? Nie za bardzo widzę. A nie, rzeczywiście też ma. Nie wygląda, żeby tam cokolwiek było do zebrania, żeby była to po prostu sobie jakaś zwykła boja i tyle. Muszę przyznać, tak skromnie, że całkiem mi idzie nawet operowanie na tym badylu. Chociaż stawiam, że biorąc pod uwagę ponton, byłbym już na troszkę większej ilości wysepek. Nie widzę, a dobra, płyniemy powoli. Byłbym na większej ilości wysepek z tego to właśnie względu, że mogę go, powiedzmy sobie, przybagować i trochę szybciej na nim pływać. Tym bardziej, że tak jak tam, powiedzmy, zostawiłem na poprzedniej wyspie taśmę, której już nie miałem miejsca, żeby wziąć, to właśnie mógłbym sobie tą taśmę wrzucić na ponton i sobie płynąć z nią dalej, bo oczywiście, jak pamiętacie, sprawdzałem kamienie i niestety, no, kamienie sprawiają, że troszkę się przytapiam, powiedzmy. Niestety ten ponton wtedy już nie spełnia wszystkich, powiedzmy, wymogów. Kamienie nie. Nie wiem, jak z patykami, sprawdzę to na pewno, ale kamienie nie. Mogę na pewno też pewnie taśmę włożyć, takie lekkie rzeczy, no wiadomo. Jakąś tam pewnie maczetę jedną mogę wsadzić, coś, ale nie no, bo raczej się nie przebije ponton, raczej aż takiej mechaniki to tu nie ma. Coraz bliżej do tej wyspy, aczkolwiek ta jest chyba strasznie daleko. To wie, może czasami zamiast po prostu jakiegoś wierzchołka i zamiast wyspy jest, powiedzmy, na przykład właśnie boja. Dziwne rzeczy tu się dzieją momentami, bo teraz zaczyna mi się nagle dziwnie postać zawieszać. Znając szczęście, to jeśli próbowałbym tego na wersji wcześniejszej, czyli 0.01, a nie tak jak teraz po tym hotfixie, to pewnie przemierzając przez połowę właśnie tutaj naszego... O!
przemierzając przez połowę naszego... Statek. Przemierzając przez połowę naszego... Zaraz dokończę, tylko sprawdzę, co tutaj jest. Jest tu coś. A to jest tylko toolbox. I to jest kolejna taśma, której nie potrzebuję. Dobra, szybko na górę, bo widzę, że mi się powietrze kończy. Zaraz się po moje drzewko wrócę. I straciłem wątek. To jest najgorsze w tym wszystkim. To jest najgorsze w tym wszystkim, że straciłem wątek i nie pamiętam, o czym mówiłem. A, już wiem. Że pewnie po tamtym, przed hotfixem działałoby to na takiej zasadzie, że tu już widzę kolejne bąbelki. Działałoby to na takiej właśnie sobie dziwnej zasadzie, że pewnie by mi ta palma nagle zniknęła albo gdzieś, nie wiem, poleciała w kosmos i pewnie tyle, co bym ją widział. O, wyspa jest już całkiem blisko, więc nawet jak tu stracę powiedzmy swoją palmę, to jakoś dam radę. Okej, hard case, pocket knife, nie. Ja naprawdę liczę, że jeśli będzie tutaj, będą te bąbelki, o których też mi mówiliście, że jeśli są bąbelki, to właśnie są statki, powiedzmy, zatopione. Co tam jest? A, ogólnie widzę, że kiepsko ze mną. O, tym bardziej, że jeszcze teraz straciłem trochę zdrowia. Po wpadnięciu do wody zapewne, dokładnie, jedną kreskę. No, ale tak trochę się połóż, tak troszkę się połóż. Tutaj, o, i będziemy mogli może... Jakoś tak... O, dobra, jest jakiś stojący statek, mogę być uratowany. Jeśli oczywiście... Holy shit, jeśli nie zginę. Teoretycznie teraz sam dół palmy powinien dać radę mnie utrzymać. Już myślałem, że to jest moja wyspa, ale widzę teraz statek i to na pewno nie jest moja wyspa. Bo z dystansu nie da się aż tak ogarnąć, ale widzę, że potrzebuję zdecydowanie tego jedzenia, zdecydowanie. Okej. Okay. Zanim to jednak to jedzenie najpierw. Zetnijmy sobie to. Bo nie wiem jak zbyt długo tutaj nie posiedzę. Dobra, spadaj tutaj sobie. No, pięknie. Parę kokosików. Tutaj mamy chociażby 3. Obrać je sobie wszystkie. Ja picia też potrzebuję, tak? Tak, jak najbardziej. Nie wiem czemu tak życie straciłem. Może też przez to właśnie moje nurkowanie. Też musiałem zapomnieć tego airtanka, bo chyba nic, nie, właśnie nic w jego miejsce nawet nie wsadziłem. I to jest trochę kiepskie. Wypić, odłożyć. Wypić, odłożyć. Znowu wypić. I znowu odłożyć. Jak my stoimy teraz? Picie jest full. Teraz trzeba sobie zapewnić jedzenie. Dobra, i rozbite. Tutaj niestety siekierą potrzebuję, maczetą potrzebuję 5 uderzeń. A bodajże z tej takiej siekierki, którą sam tworzę, potrzebuję tylko 4 uderzenia. A, no tak, już nie mam miejsca, zapomniałem. Wciągnąć sobie wszystkie 4. Proszę, kolejne 2. Kolejne 2 wciągnięte. Mamy już mnóstwo części i naprawdę podoba mi się to. Coraz bardziej mi się to podoba. Możemy też... Mówiliście mi, że jest też tutaj skrzynka. Jest, rzeczywiście, widzę to. Tylko, że... Mówiliście, że właśnie na takich statkach mogą być. Tylko, że muszę sobie poradzić w jakiś inny sposób, żeby się tam do nich dostać. I będę potrzebował zapewne mojej palmy. O! Moja palma nie za bardzo chce współpracować ze statkiem. Okej. Okay. Może nie spadnie. Proszę bardzo. I to tylko latarka. O. Fiadro. Okej. Okay. Woda butelkowana. Drugie wiadro. Dobra, powiedzmy, że wezmę. Siekiera i pocket knife. Szczerze, to nic mi się stąd nie przydaje, bo liczyłem na cokolwiek innego. Jeszcze tylko się tak szybko rozejrzę, czy nie ma tu jakichś wraków w pobliżu tej wyspy. Bo chciałbym sobie to ogarnąć. I oczywiście będziemy musieli jeszcze znaleźć kolejne 2 części.
do naszego silnika. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić w miarę sprawnie i w miarę szybko. Tutaj też coś teoretycznie powinno być, bo widzę, że... A może nie? Nie, tutaj nic nie ma. Czyli do zapamiętania takie połówki tylko statków, czy takie malutkie stateczki nie świadczą o tym, że cokolwiek się tam znajdzie. Tam jeszcze coś wygląda takie czarne. Z tej strony już zdecydowanie nic nie ma. Przy takich beczułkach też nic nie ma, ale tu wygląda jeszcze jak właśnie... O, proszę bardzo, jeszcze jeden wrak. Hard case. I kolejny pocket knife. Nie wiem teoretycznie, czy powinienem to otwierać, bo nie wiem, czy to będzie tutaj cały czas na tym moim save'ie w tych właśnie rzeczach. Czy to będzie znikało, ale widzę też, że znowu utracę moje życie. I potrzebuję troszkę więcej kokosów. Więc powiedzmy, tu powinno być... A nie, tam przecież spadło kilkanaście. No, zdecydowanie, jak najbardziej. I rozłupać je tylko tak, żebym mógł je zjeść. Ja tu wziąłem te wiadra jeszcze. Muszę pamiętać, że te wiadra tu są. Nie chcę też wywalać niestety tego wiosła, bo wziąłem je jak idiota. Nie wiadomo po co. I teraz nie mam tylko miejsca przez to, a paliwa też nie chcę wyrzucać. Rozłupię sobie jeszcze jednego i oczywiście mam nadzieję, że się wam podobał odcinek, bo oczywiście w tym momencie zakończymy. W kolejnym spróbuję dostać się na swoją wyspę, zostawić rzeczy, które znalazłem i pójść oczywiście w poszukiwaniu kolejnych. Mamy już dwie części silnika, mamy paliwo, mamy taśmę, którą to wszystko skleimy. I potrzebujemy jeszcze tylko dwóch części silnika. Nasza wyspa jest gdzieś w tamtym kierunku. Albo w tamtym, może to nawet tamta wyspa, nie mam pojęcia. Zobaczymy sobie to w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że ten się wam podobał. Piszcie swoje spostrzeżenia, piszcie to, co tam wiecie nowego, czy co czym byście chcieli się ze mną oczywiście podzielić. Ja póki co żegnam się z wami tutaj z góry statku. Trzymajcie się ciepło i cześć!